Dziennik z podróży to historia, w której dwóch panów, jeden 82-letni, a drugi 15-letni, wsiada do starego kampera i jedzie przez Polskę. W kamperze mają założoną ciemnię fotograficzną i zadanie jest takie, że będą fotografować napotkanych ludzi, w ciemni fotograficznej wywoływać zdjęcia i dawać ludziom odbitki. Ja z kamerą śledzę to, co się dzieje, w jaki sposób wyglądają spotkania z ludźmi, ale też na czym polega ich relacja. I można powiedzieć, że powstało coś w rodzaju połączenia komedii i dramatu i filmu drogi. Tadeusza Rolkę znam już od kilkunastu lat. I najpierw film spróbował o nim zrobić Michał, wtedy 15 lat miał i skończył przedszkole filmowe w szkole Wajdy. I próbował kręcić to, ale nic z tego nie wyszło. Temat się okazał zbyt trudny jak na 15-latka. Natomiast podczas dwóch podróży, których odbyliśmy w tym celu, okazało się, że oni się bardzo z sobą zaprzyjaźnili, co było dla mnie, byli taką śmieszną parą, bo no, 82-latek i 15-latek, niby nic ich nie łączyło, ale jednak mieli pewien wspólne poczucie humoru, razem na przykład przykładali bardzo dużą wagę do ubioru. No i zobaczyłem, że razem też rozglądają się za dziewczynami bardzo. I tak sobie pomyślałem, że jak ich wsadzę do samochodu, do kampera, do starego kampera, no to, że może się wydarzyć dużo ciekawych historii. Pomyślałem sobie, że dla obydwojga bohaterów to będzie odsłonięcie czegoś nowego w życiu, że to będzie rodzaj przełamania i tym przełamaniem miały być ich spotkania z prostymi ludźmi, których spotkają po drodze. I taką miałem nadzieję, ale w trakcie okazało się, że jest totalnie inaczej. Moi bohaterowie spali, nie chciało im się wychodzić z łóżek. I ja w którymś momencie w ogóle musiałem aż przerwać tą podróż. Naprawdę, żadne krzyki, żadne nakłanianie, ani przepłacanie nie przynosiły skutku. Okazało się, że oni nie potrafią rozmawiać z ludźmi, ale na szczęście, jak to w dokumencie bywa, coś pomaga i scenariusz pisze się sam, dlatego że oni, ponieważ nie rozmawiali z ludźmi, to zaczęli ze sobą bardzo dużo rozmawiać. I bardzo się ku sobie jakoś tak skłonili. I okazało się, że mają o czym też rozmawiać, tak? Więc Michał wtedy wchodził w okres dojrzewania, rozglądał się za pierwszymi dziewczynami, a Tadeusz, można powiedzieć, już miał takie wrażenie, że już nie znajdzie więcej żadnej kobiety. I z tego się zrobiło coś takiego, co myślę, że w taki wesoły, nieciężki sposób opowiada o jakichś naszych życiowych problemach, tak? Dylematach, o tym, czego pragniemy i że przez to, że właśnie był bohater i mały, i duży, to że z tego się zrobiła taka historia ogólnoludzka, nie tylko o człowieku w jednym wieku, ale tak naprawdę o tym, jak wchodzimy i schodzimy z tej sceny. Troszkę się bałem pierwszego pokazu dla Tadeusza i ja specjalnie to poprosiłem go, żeby zaufał mi, żeby nie oglądał tego na małym ekranie, tylko żeby to obejrzał w Krakowie na festiwalu, na dużym ekranie razem z publicznością. I bardzo była ciekawa reakcja, mianowicie powiedział, że wszystko mu się podoba, tylko nie podoba mu się to, że tyle razy mierzy ciśnienie, dlatego że prawdopodobnie stwierdził, że to bardzo szarga jego wizerunek, no i prawdopodobnie zmniejsza jego szanse na zdobycie ukochanej osoby.